Gotowy. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Medyk Konin TV, z którego będziemy dla Państwa relacjonować na żywo spotkanie w ramach 25. kolejki Ekstraligi Kobiet, gdzie na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie miejscowy medyk podejmie w dniu dzisiejszym AZS PWSZ Wałbrzych. W 24. kolejce medyk zdobył 3 punkty w meczu MKS Olimpia. 1-2, bramki dla medyka strzelały Natalia Chudzik oraz Natalia Pakulska. A w 26. kolejce medyk podejmie u siebie UKS SMS Łódź. Składy obydwu zespołów. Drużyna gospodarzy wystąpi w następującym składzie. W bramce z numerem 12 Monika Sowalska. Lewa obrona z numerem 18 Nicole Zając, z 16 Sandra Sałata, z numerem 7 Radosława Slawczewa oraz z numerem 13 Klaudia Olejniczak. Linia pomocy, dwie defensywne pomocniczki, Natalia Pakulska z numerem 10 oraz z numerem 6 Klaudia Łasicka. Wyżej od lewej z Natalia Chudzik z numerem 8, z 23 Patrycja Balcerzak oraz z numerem 11 Mariana Iwaniszyn. Na szpicy kapitan drużyny gospodarzy Anna Gawrońska, grająca z numerem 9. Na ławce Emily Dolan, Weronika Halińska, Nicole Kaletka, Karolina Majda, Julia Gawlak-Socka oraz Krystyna Sikora. Trenerem drużyny medyka Konin niezmiennie Roman Jaszczak. Zespół gości AZS PWSZ Wałbrzych wystąpi w następującym składzie. W bramce z numerem 12 Weronika Klimek. W obronie od lewej z numerem 5 Weronika Aszkiełowicz. Z numerem 2 Karolina Gradecka. Z numerem 6 Monika Kędzierska oraz z 7 linię defensywną zamyka Jessica Pluta. W pomocy na defensorze Katarzyna Rozmus z numerem 66 oraz Małgorzata Mesjasz, kapitan zespołu AZS PWSZ. Linię pomocy uzupełnia z numerem 20 Jagoda Szewczuk, z 18 Julita Głąb i z 97 Julia Kowalczyk. Na szpicy z numerem 8 Dominika Dereń. Na ławce Krajewska, Redzia, Jędras, Klepacka i Zawadzka. Obie drużyny zameldowały się nam już na murawie. Licznie zgromadzona publiczność na stadionie w Koninie przywitała gromkimi brawami, a dzisiejszy mecz o Mistrzostwo Ekstraligi Kobiet w ramach 25. kolejki Ekstraligi Kobiet rundy finałowej poprowadzi trójka sędziowska. Sędzią głównym będzie Karolina Tokarska, a na liniach będą jej asystować Anna Dąbrowska i Karolina Skalska. Zespół gospodarzy w tradycyjnych biało-czarnych strojach, drużyna gości w jednolitych czarnych trykotach. Piękna pogoda dziś w Koninie, idealna, by rozpocząć te zmagania. Jeszcze przywitanie trenerów z trójką sędziowską. A jeżeli chcesz, żeby twoje reklamy wyświetlały się na meczach
Medyka Konin. Zachęcam do kontaktu pod numerem 790-222-777. Mecz 25. kolejki Ekstraligi Kobiet pomiędzy zawodniczkami Medyka Konin i AZS-u PWSZ 2 Obrzych rozpoczną gospodarze. Czekamy tylko na gwizdek arbitra głównego tego spotkania, pani Karoliny Tokarskiej. I za moment rozpoczniemy zawody. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie 25. kolejki Ekstraligi Kobiet. Ze stanowiska komentatorskiego zaprasza Państwa Jędrzej Burek. Sałata. Iwaniszyn. Po raz kolejny sałata. Dobre zagranie do Zając. Nie zorientowała się Gawrońska, ale po raz kolejny przy piłce Zając do Gawrońskiej. Nie było spalonego, jednak nie ma komu zagrać Gawrońska. Przedarła się, chciała się przedrzeć przez dwie zawodniczki. Nie udała się ta sztuka, ale dobrze przejęła sałata do środka, do Pakulskiej. Pakulska świetnie do Gawrońskiej, nie ma spalonego. A jednak był spalony. I grę rozpoczną zawodniczki AZS-u PWSZ 2 Obrzych. Wysoko pressingiem od samego początku zawodniczki aktualnego mistrza Polski. No ale przedzierają się zawodniczki z Dolnego Śląska. Dużo zamieszania w środkowej części boiska. Nic tam nie było. Udało się przejąć tą piłkę. Patrycja Balcerzak. I spokojnie zawodniczki gospodarzy. Pakulska. Dużo miejsca w środkowej części boiska. Rozpędza się lewą stroną Zając. Do niej kierowana piłka na wolne pole. Przyjęła. Minęła trzy zawodniczki, zablokowany strzał, ale poprawia Balcerzak i piękna akcja, piękny strzał, poprzeczka. To mogło się podobać, szkoda, że już w trzeciej minucie zawodniczki Medyka Konin nie objęły prowadzenia. Bardzo dobry ten strzał, świetna decyzja po dobrze rozpoczętej akcji przez Natalię Pakulską, która zgrała na wolne pole do Nicole Zając. Piłka kierowana do Gawrońskiej. Nie udało się jej opanować. Ale walczą od pierwszych minut zawodniczki Medyka. Wysoko pressingiem. Tego brakowało w ostatnich meczach przed własną publicznością. I za oto gry rozpoczną zawodniczki gości. Luta. Nie pozwoliła
Natalia Chudzik, aby ta akcja była kontynuowana. I po raz kolejny z autu grę rozpoczną zawodniczki AZS-u. Widzicie? Chudzik do środka, do Pakulskiej. Balcerzak zagrywa do Gawrońskiej. Ta wychodzi sam na sam. To chyba była ciągnięta za koszulkę, ale w czwartej minucie Medyk Konin otwiera wynik spotkania. Dobrze się to spotkanie ułożyło. Bardzo dobra akcja, bardzo dobre rozpoczęcie meczu. Już od samego początku, od pierwszej minuty było widać ogromne skoncentrowanie, zaangażowanie. Opłaciło się po świetnej akcji w trzeciej minucie, bliska zdobycia bramki była już Balcerzak, a w czwartej minucie z najbliższej odległości nie pomyliła się Gawrońska, której przeszkadzała jeszcze defensorka z drużyny z Wałbrzycha. Ostatecznie piłkę posłała do siatki od czwartej minuty. To drużyna Medyka Konin prowadzi w tym spotkaniu. Kolejna akcja, ale tym razem przerwana przez linię defensywną drużyny z Dolnego Śląska. Dominika Dereń, ale naciskana tam przez Klaudię Olejniczak. Piłka kierowana do Julii Kowalczyk. No i ostatecznie z autu grę rozpoczęły Koninianki. Slawczewa. Klaudia Łasicka do Pakulskiej. Na wolnym polu ma Chudzik, zagrała do Zając. Zając spokojnie do Sałaty. Po raz kolejny przy piłce Zając, krótko z Sałatą. Ładnie jest. Wymieniły kilka podań, składna akcja, ale nie wiem dlaczego Natalia Chudzik nie powalczyła o tamtą piłkę. Wszystko z pierwszej piłki. Bardzo ładnie rozegrana akcja. Dużo pewności dodała ta bramka. Szybko strzelony gol. To zawsze ogromna dawka spokoju. I po raz kolejny świetnie Zając nie pozwala przedrzeć się. Tym razem Julicie Głąb. Wyraźnie podłamane tą stratą bramki zawodniczki z Wałbrzycha. Liczyły, że powalczą tu od pierwszych minut o korzystny rezultat, ale wysoko poprzeczkę postawił trener Roman Jaszczak, motywując swój zespół. Świetnie Gawrońska zgrała do Łasickiej, ta po raz kolejny do Gawrońskiej. Straciła ta akcja nieco na dynamizmie, ale rozpędzają się medyczki. No i ta próba zagrania do Mariany Iwaniszyn niestety nieudana. I swoją akcję rozpoczynają zawodniczki z Wałbrzycha. Trochę więcej miejsca. W tej chwili Dominika Dereń rozpędza się lewą stroną. No ale zastopowana została przez Radosławę Slawczewą. Łasicka na wolne pole do Chudzik. Ale asystent Anna Dąbrowska złapała ją na pozycji spalonej. Dobry odbiór Klaudii Łasickiej. Ta zagrywa do Gawrońskiej. I po raz kolejny na spalonym. Nie zgadzają się z tą decyzją sędziowie, kibice, przepraszam.
Pelikan do kulisy! Weronika Klimek. Dobrze tą piłkę strąciła i powalczyła w kolejnym tempie Pakulska, Balcerzak. Próbowała zagrać tą piłkę do grającej z numerem 11 Mariany Iwaniszyn. Ta jednak była źle zagrana i ostatecznie za tą grę rozpoczną zawodniczki AZS-u PWSZ Wałbrzych. Kilka górnych piłek wymienionych w środkowej strefie boiska, zakończonych stratą. Monika Sowalska. Dobrze do Natalii Chudzik. Przy piłce Zając, Pakulska. Widać dzisiaj bardzo dobrze czują się zawodniczki Medyka. Większość podań znajduje adresata. W tej chwili Mesjasz. Głąb. Po raz kolejny Mesjasz. Ale dobrze. W linii defensywnej Klaudia Olejniczak. Nie pozwala kontynuować tej akcji. I z autu grę rozpoczną zawodniczki gości. Lewą stroną przedzierają się zawodniczki gości, ale ta piłka wybita. Po raz kolejny dośrodkowanie. Skiksowała teraz fatalnie Nicole Zając. I będziemy mieli stały fragment gry w postaci rzutu rożnego. Rozmus, dośrodkowanie. Długo leci ta piłka, chociaż Bąsowalskiej zamieszanie. Niepotrzebne nerwy. Trzeba uspokoić grę i kontynuować to, co od pierwszej minuty zawodniczki gospodarzy narzuciły rywalkom. Po raz kolejny Tena. Gawrońska przy piłce będzie przelobowana. Zawodniczka. Ale niestety ta akcja nie zakończyła się bramką, a szkoda, bo wtedy na pewno grałoby się jeszcze łatwiej. A to, co w piłce jest najpiękniejsze, co najbardziej cieszy, to oczywiście zdobywane bramki. Walczą ambitnie zawodniczki gospodarzy i po raz kolejny z autu rozpoczynają zawodniczki Medyka Koni. Gawrońska nie przedarła się tam przez szczelną linię defensywną i od bramki rozpocznie golkiper Weronika Klimek. Trzynasta minuta spotkania na stadionie imienia Złotej Jednastki Kazimierza Górskiego w ramach 25. kolejki Ekstraligi Kobiet. Drużyna Medyka prowadzi 1-0. Za chwilę mogą być dwa. Dobrą akcję po raz kolejny świetnie podłączyła się Nicole Zając. Dać ogromny apetyt dzisiaj na grę. Widoczna niemal w każdej akcji. Tym razem faulowa Pakulska. Pluta.
trzymały w boisku piłkę zawodniczki i gości, ale straciły ją i akcję swoją rozpoczynają zawodniczki gospodarzy Pakulska. Daleka piłka do Iwaniszyn. Nie opanowała jednak tej piłki. Mesjasz do środka. Ta głąb. No i faul w środkowej strefie boiska. Dla drużyny gości. Gradecka. Dobra piłka. Ale natychmiast podwojone zostały zawodniczki gości. Balcerzak uruchamia Gawrońską, która walczy ambitnie i z największym trudem musiała interweniować Weronika Klimek, aby przerwać akcję gospodarzy. Ciekawie zapowiada się to widowisko w dniu dzisiejszym. Spodziewamy się gradu bramek, świetnej gry aktualnych mistrzyń Polski. Niestety nie uda się obronić tytułu, ale trzeba zawalczyć o jak najwyższą lokatę, o prestiż. I spokojnie swoją akcję konstruują zawodniczki Medyka i Iwaniszyn. Przedarła się niemalże w okolice pola karnego rywalek. Dobrze dzisiaj funkcjonuje cały zespół Medyka Konin. Po kwadransie gry na tablicy wyników 1-0 w czwartej minucie. Po dobrej akcji bramkę zdobyła Anna Gawrońska. I z autu goście. Strącenie tej piłki, ale nie pozwoliła Iwaniszyn, aby ta akcja przedostała się w okolice pola karnego gospodarzy. Rozmus, dośrodkowanie w pole karne, strzał zablokowany, ale to nie koniec akcji. I dobrze teraz powalczyły defensorki Górnika Konin, wychodzą z kontrą, osamotniona Gawrońska. Wybita ta piłka na aut, ale z autu gry rozpoczną gospodarze. Zając dalekim wyrzutem, chociaż dała się teraz nabrać, straciła piłkę, dobrze powalczyła Jessica Pluta, Pakulska w środku pola. Dobrze Łasicka na prawą stronę do Iwaniszyn, zablokowany ta próba dośrodkowania. Nie było tutaj faulu i rozpoczynają swoją akcję zawodniczki gości, ale tylko trzema zawodniczkami rozpoczęły ten atak. W tej chwili zawodniczki Medyka Konin zdążyły się przegrupować formacji. Trzeba tutaj wrócić do obrony i nie pozwolić doprowadzić do strzału. W okolicy pola karnego w
fauluje Mariana Iwaniszyn i będzie w 19 minucie doskonała szansa na doprowadzenie do remisu w rywalizacji w ramach 25 kolejki Ekstraligi Kobiet. Poirytowany wyraźnie trener Roman Jaszak. Pierwszy raz wstał w dzisiejszym spotkaniu z ławki trenerskiej. Ustawia mur Monika Sowalska. Gwizdek arbitra. To była chyba próba strzału, ale bardzo, bardzo nieudana. Na szczęście nic z tej akcji nie wyszło. Monika Sowalska tylko odprowadziła piłkę wzrokiem. I to ona rozpocznie kolejną akcję zawodniczek medyka. Sałata do Pakulskiej. Głęboko cofają się zawodniczki gości. Przyjechały tutaj nastawione wyraźnie na kontrę. W tej chwili Gawrońska na prawej stronie już wbiega w pole karne. Wykładała piłkę do Balcerzak, ale ta piłka ostatecznie do niej nie dotarła. Kowalczyk wychodzi z akcją AZS PWSZ. Na chwilę akcja zatrzymana przez Sandrę Sałatę. Ale trzeba wracać. Większy apetyt mieliśmy tutaj na pewno po pierwszym kwadransie. W ostatnich 5 minutach tempo nam nieco siadło. No i zdobyły kilka metrów zawodniczki gości już w narożniku. W okolicy narożnika pola karnego rozpoczęły swoją akcję, ale ten strzał bez problemu obroniła Monika Sowalska. Olejniczak, Sławczewa, Sałata, po raz kolejny Sławczewa. Olejniczak, do Chudzik, Iwaniszyn, po raz kolejny Sałata, Chudzik, dobrze do Gawrońskiej, ta strąciła piłkę głową w kierunku Iwaniszyn, ale to nie koniec akcji, walczy ambitnie Zając, bardzo podoba mi się dzisiaj gra. Agresywnie pressingiem wysoko wywalczyła rzut rożny. Tak trzeba grać. Nie zastanawiać się, co zrobi rywal, tylko narzucić swój charakter. Realizować założenia trenera Jaszczaka. I dośrodkowanie Chudzik. Wybija to wszystko Weronika Klimek. Ale jest przy piłce jeszcze Pakulska, odgrywa do Iwaniszyn. I blokowana, nie była w stanie zamknąć tej akcji. Krótko tym razem rozpoczęły zawodniczki z Dolnego Śląska. I lewą stroną próbowały tą akcję przeprowadzić, jednak to dośrodkowanie, to podanie było zupełnie nieprzygotowane. I w tej chwili już zawodniczki medyka w posiadaniu piłki. Pakulska do Sałaty. Zając. Sałata. Nie kwapią się zawodniczki i gości do wysokiego pressingu. Wyraźnie nastawione na kontrę. Chcą przejąć piłkę. A tymczasem po raz kolejny groźna akcja
zawodniczek gospodarzy. Nie przejęła tej piłki Olejniczak, ale dobrze tutaj blokuje w środkowej strefie boiska Slawczewa, której nawet nieobecność w linii defensywnej nie zaszkodził, ponieważ tutaj na pełnym spokoju Sandra Sałata opanowała tą akcję. I z autu gry rozpoczną goście. Strącenie piłki głową. Po raz kolejny piłka na aucie. Tym razem już na połowie Medyka Konin. Dobre tutaj zgranie główką do Zając. Nie udało się skierować tej piłki do Gawrońskiej, ale po raz kolejny świetnie Zając. No i spokojnie Chudzik do Sałaty. Ta do Iwaniszyn. Olejniczak, Iwaniszyn. Sałata. Może się podobać ta gra na jeden kontakt. Teraz dobrze Zając do Gawrońskiej. Mija zawodniczkę. Będzie 2-0. Nie ma wykończenia tej akcji. Jeszcze raz Gawrońska w narożniku pola karnego. Zając przedziera się tam. Czy odda strzał? Będzie chyba karny. Tak, dokładnie. Bardzo dobra decyzja Karoliny Tokarskiej. W 26 minucie będziemy mieli okazję na podwyższenie stanu tej rywalizacji. Po świetnej akcji Medyka Konin karnego wywalczyła Nicole Zając. A piłkę na 11 metrze ustawi grająca z numerem 8 Natalia Chudzik i to ona będzie miała doskonałą okazję do zdobycia kolejnej bramki dla Medyka Konin. 27 minuta spotkania. 2-0. Przyłożył dla zawodniczek Medyka Konin od samego początku. Bardzo agresywnie konstruują swoje akcje. W czwartej minucie pierwszą bramkę zdobyła Anna Gawrońska, w 27 minucie na 2-0 podwyższa Natalia Chudzik. Mecz wydaje się już być w tej chwili w pełni kontrolowany. Zawodniczki AZS PWSZ Wałbrzych niczym tutaj nie zaskoczyły jak na razie gospodarzy. Trochę ten wynik zmienił podejście zawodniczek. Pierwszy element pressingu w tym meczu, ale to zawodniczki Medyka roztańczone w tej chwili. Błąd Weroniki Klimek, z największym trudem interweniowała, a bliska przejęcia była Iwaniszyn. Z przyjemnością ogląda się tak grające zawodniczki gospodarzy. Dużo dokładności, dużo spokoju. Widać, że realizują założenia taktyczne trenera Romana Jaszczaka, chociaż teraz nieporozumienie, szybko naprawione. Na prawej stronie walczy tam Klaudia Łasicka. Akcja na chwilę przerwana i z autu gry rozpoczną gospodarze. Ja
tym wybiciu defensorki AZS-u. Zawodniczki gospodarzy mają kolejny aut. Będzie dośrodkowanie. Zamyka tą akcję Natalia Chudzik, która ostatecznie wywalczyła kolejny rzut rożny. Chudzik, dośrodkowanie. Tam wybijałem tą piłkę zawodniczki gości. Widać zdenerwowanie w szeregach drużyny z Dolnego Śląska. Zupełnie niepilnowana zawodniczka wybijała już na out, aby po prostu przerwać tą akcję. Zamknęły w tej chwili na własnej połowie zawodniczki Medyka Konin rywalki Gawrońska. Próbowała piętką odegrać do Balcerzaka, ta ostatecznie do piłki doszła. Walczy Iwaniszyn, ale sędzia liniowa Anna Dąbrowska po raz kolejny dopatrzyła się pozycji spalonej. I od własnej bramki golkiper gości. Nie mogą się wydostać z własnej połowy zawodniczki AZS-u. Teraz kolejny raz świetnie przyjęła Zając. Walczy ambitnie, chociaż straciły tą piłkę medyczki. Ale bardzo spałe są zawodniczki AZS-u. Nie walczą o te piłki. No i poradziły sobie piłkarki Medyka Konin w tej sytuacji. Daleka piłka do Gawrońskiej z pominięciem środka pola. Piłka wraca, walczy o piłkę Sałata, nie opanowała tej piłki. I prawą stroną rozpędza się Kowalczyk. Dobrze zablokowana, tutaj duet Chudzik Zając świetnie poradził sobie w tej sytuacji. I Gawrońska na lewej flance, już narożnik pola karnego. Nie było faulu, trzeba walczyć. Jeszcze nie koniec akcji. Bardzo ambitnie walczy dziś kapitan Anna Gawrońska i po raz kolejny przy piłce aktywna od pierwszych minut Nicole Zając. Z kolejną ona przy piłce. Dobra piłka do Pakulskiej. Świetnie Pakulska rozpędza się lewą stroną. Dośrodkowanie. Wydaje mi się, że była faulowana. Będzie żółta kartka. W 32 minucie żółtą kartkę otrzymała zawodniczka grająca z numerem 66 Katarzyna Rozmus. W 33 minucie doskonałą szansę na podwyższenie stanu rywalizacji będą miały gospodarze. Chudzik. Piłka w pole karne. Wybijają rywalki. Ale gęsto tam jest, nie pozwolić zagęścić tutaj tą strefę. I po raz kolejny dobry pressing, wysoko założony już od pola karnego. Nie pozwoliły zawodniczki Medyka, aby rozpędziły się z kontrą zawodniczki AZS-u PWSZ Wałbrzych. Rozmus do Mesjasz. Dobre przejęcie w środku pola, chociaż
na chwilę straciły i po raz kolejny zawodniczki Medyka przy piłce. Chudzik spokojnie do Zając. Chudzik i spokojnie do środka, do Pakulskiej. Tam ma sporo miejsca na prawej stronie. Iwaniszyn, wolne pole, do niej piłka. Od razu do środkowania, do Gawrońskiej. I ta znajduje się sam na sam z bramkarzem. I w 34 minucie po błędzie Weroniki Klimek Anna Gawrońska strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Trzecią dla drużyny aktualnego mistrza Polski. I w to piękne niedzielne popołudnie po 35 minutach spotkania 25. kolejki Ekstraligi Kobiet na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego na tablicy wyników już 3-0. Brawo Medyk, brawo dziewczyny, tak trzeba grać. Gramy u siebie przed licznie zgromadzoną publicznością. Tu trzeba pomimo straconego sezonu pokazać, że to był wypadek przy pracy. No, mistrz Polski kolejno 14, 15, 16, 17 rok. No, o czym świadczy drużyna z Dolnego Śląska. Kompletnie bez argumentów w dzisiejszym meczu. Za oto rywalki. Na aut wybija tą piłkę Pakulska. I rozpoczynają kolejną akcję z autu zawodniczki AZS PWSZ. Kluta do Kowalczyk. Jeszcze nie koniec tej akcji. Teraz kolejny Pluta, ale świetny odbiór Zając. Pakulska przy piłce do Łasickiej. Ta już będzie na wolne pole zagrywać do Iwaniszyn. Za mocna ta piłka, nie opanowała. I kolejna strata. Sławczewa. Przejęły zawodniczki gości, ale tylko na moment. Chociaż po tym błędzie Balcerzak kolejna strata. I lewą stroną rozpoczynają swoją akcję zawodniczki AZS-u. Zabrakło tylko strzału w tej akcji. Na całe szczęście dla drużyny gospodarzy nic z tej akcji nie wyszło. I Medyk w kolejnym natarciu. Przywilej korzyści. Świetnie tą akcję przeczytała Pakulska. Rozmus do Gradeckiej. Ja nie wie, co ma zrobić z piłką. No, bo tutaj przypadkowe zagranie ręką. Ale sędzia pozwoliła grać dalej. Łasicka do Olejniczak. Ta spokojnie wszerz boiska z całą linią defensorek. Dobrze. Kolejny raz Chudzik, Zając. Zając w tej chwili będzie dośrodkowywać piłkę w pole karne. Będzie szansa na 4-0. Bardzo ładna kolejna akcja. Uśpione nieco tą wymianą piłek w linii defensywnej. Szybkie podanie Natalii Chudzik do Zając. I mieliśmy naprawdę groźną akcję w 39 minucie. Będziemy mieli jeszcze tutaj szansę w tej połowie zobaczyć bramkę. Chudzik w pole karne, Zając.
strzał jej nie wyszedł, ale jeszcze nie koniec akcji. Kudzik opanowała tą piłkę. Lewa strona tym razem, płasko do Gawrońskiej. Ta tańczy w polu karnym, jeden zwód. Nie udało się zagrać tej piłki. Wybiła ją Monika Kędzierska i będziemy mieli kolejny stały fragment gry w postaci rzutu rożnego. Po raz kolejny do narożnika boiska zmierza Natalia Chudzik. Podpowiada jej tam jakiś wariant kapitan Anna Gawrońska. Widać już ogromny luz w poczynaniach zawodniczek z Konina. Akcja zakończona strzałem, jednak ostatecznie Weronika Klimek bez większych problemów. Goście. Dalekie wybicie. Zając na raty, ale opanowała tą piłkę. Piłka z autu do Gawrońskiej, Balcerzak do Zając, dobrze założona siatka, świetnie przedostała się Zając lewą stroną, będzie dośrodkowanie, Gawrońska wykłada piłkę Łasickiej, ale ostatecznie to ona faulowała w tej akcji defensorkę drużyny AZS PWSZ Wałbrzych. I to rywalki rozpoczną w 41 minucie z okolicy własnego pola karnego kolejną akcję. Gradecka. Pluta. Dobra piłka do grającej z numerem 8 Dominiki Dereń, ale braki techniczne nie pozwoliły opanować tej piłki i ostatecznie strata. Medyk. Szkoda tej straconej piłki, ale walczą dzielnie zawodniczki Medyka w pressingu. Po raz kolejny świetny odbiór Zając. Gawrońska do Opakulskiej. Olejniczak. A w pełni kontrolują spotkanie zawodniczki gospodarzy. Nie zdołała dośrodkować już tej piłki. Zawodniczka Medyka Konin. No a po raz kolejny wysoko pressingiem zawodniczki Medyka. Chociaż nie udał się w tej chwili ten pressing. Ale świetna asekuracja Radosławy Slawczewej. W środkowej strefie boiska w tej chwili Pakulska. Na prawą stronę do Iwaniszyn. Straciła piłkę. Ale w ślimaczym tempie rozpoczęła się ta akcja zawodniczek, gości i finalnie piłka na aucie. Sałata do Chudzik. Zając. Według Karoliny Tokarskiej to ona faulowała i od rzutu wolnego grę rozpoczną zawodniczki z Dolnego Śląska. Cały czas bardzo dzielnie walczą o każdą piłkę piłkarki Medyka Konin. I kolejny świetny odbiór, tym razem Klaudia Łasicka rozpoczyna akcję Medyka. Przecież
tylko na chwilę, bo piłka ostatecznie w posiadaniu AZS-u, ale tą piłkę Julita Głąb przyjmowała ręką i taką decyzję podjęła arbiter główna tego spotkania. Na tablicy wyników 3-0 po bramkach Gawrońskiej, Chudzik i ponownie Gawrońskiej. Żadnych złudzeń nie pozostawiają już w pierwszej części gry zawodniczki gospodarzy. Ten mecz rozgrywany wyraźnie pod dyktando zawodniczek z Konina, które w tej chwili spokojnie rozgrywają w ataku pozycyjnym wszerz boiska swoją akcję, nie spiesząc się już. Powoli czekamy na końcowy gwizdek, który zakończy pierwszą część spotkania 25. kolejki Ekstraligi Kobiet, trzeciego meczu rundy finałowej pomiędzy zawodniczkami Medyka Konin i AZS-u PWSZ Wałbrzych. Właśnie w tej chwili końcowy gwizdek Karoliny Tokarskiej kończy pierwszą część spotkania. Na tablicy wyników 3-0. Bramki w czwartej minucie strzeliła Gawrońska, w 27. Natalia Chudzik z karnego i w 34. jak na razie wynik ustaliła Anna Gawrońska. A ja już teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie na drugą część spotkania. Wracamy po przerwie.
drugim na boisku zameldowała się Krystyna Sikora. I sędzia główna Karolina Tokarska rozpoczęła drugą odsłonę tego spotkania jednostronnego, prowadzonego pod dyktando zawodniczek z Konina, które po doskonałej pierwszej połowie spokojnie prowadzą 3-0. Pierwszy kontakt z piłką Sikory. Z większym animuszem rozpoczęły zawodniczki gości, ale bez problemów opanowały tą sytuację piłkarki medyka Pakulska. To Zając, Sałata, Sławczewa, Dolejniczak, Łasicka. Po raz kolejny dobra piłka. I na prawej flance rozpędzała się Sikora. Piłka wybita przez Weronikę Aszkiełowicz. Lizautu rozpoczną zawodniczki aktualnego mistrza Polski. A ja szybko przypomnę składy. Gospodarze w bramce Sowalska, w obronie Zając, Sałata, Iwaniszyn, Olejniczak, a w pomocy Chudzik, Pakulska, Balcerzak, Łasicka i w tej chwili Krystyna Sikora, a na szpicy Anna Gawrońska, która w tej chwili nęka obronę zespołu gości. Goście bez zmian, w bramce Klimek, w obronie Aszkiełowicz, dalej Gradecka, Kędzierska i Pluta, w pomocy Szewczuk, Rozmus, Mesjasz, Julita Głąb oraz ręce z numerem 97 Julia Kowalczyk i w ataku Dominika Dereń. Nie ma komu zagrać, rozkłada bezradnie ręce Monika Sowalska. W tej chwili nieatakowana Nicole Zając traci piłkę. Przedarła się tam zawodniczka AZS-u, która zdołała wywalczyć rzut rożny. Rozmus, dośrodkowanie w pole karne, strzał. Sowalska świetnie odbija. I to była doskonała okazja na strzelenie pierwszej bramki w tym spotkaniu dla drużyny AZS-u PWSZ Wałbrzych. Świetną interwencją popisała się golkiper gospodarzy Monika Sowalska. Po raz kolejny z narożnika boiska będzie piłkę dośrodkowywać Katarzyna Rozmus. 50. minuta meczu i świetnie na przedpolu Sowalska. Szybkim wybiciem uruchomiła Gawrońską, ta osamotniona, ale na prawą stronę piłkę kierowała do Sikory. Dobry zamysł tej akcji. Zwraca uwagę trener Roman Jaszczak, że jego zawodniczki nie realizują ustaleń z szatni. Wymaga od nich gry pressingiem nieustannie. No i w tej chwili
to zawodniczki AZS-u a przy piłce. Pluta. Dobrze w tym wszystkim odnalazły się defensorki Medyka i spokojnie Sałata. Do Łasickiej. A na wolne pole do Balcerzak. Za słaba piłka do Zając. Pakulska do Łasickiej. Na prawej stronie rozpędza się Sikora. Nie opanowała tej piłki. Wybiła ją Weronika Szkiewicz na aut i to właśnie z autu gry rozpocznie Medyk Sikora. Piłka opuściła jednak boisko. Będziemy mieć kolejny stały fragment gry. Tym razem to zawodniczki Medyka Konin będą rozpoczynać akcję. Sikora do Balcerzak. Ta wysuwa do środka do Zając. Gawrońska na spalonym. I akcja została przerwana. Szybko rozpoczęły zawodniczki AZS-u, ale nie dała się nabrać na ten zwód. Świetnie dzisiaj dysponowana Nicole Zając. A tymczasem Medyk rozpoczyna kolejną akcję. Dobra piłka do Gawrońskiej. Zając zdoła dośrodkować. Ale bez najmniejszych problemów Weronika Klimek szybkim wyrzutem uruchomiła prawą stronę. No i ta próba pressingu zakończyła się przekroczeniem uprawnień. Faulowana defensorka drużyny z Wałbrzycha. Teraz błąd, dobrze przejęła Gawrońska. Dobre zagranie na lewą stronę do Zając. To dośrodkowanie jednak nie wyszło, chociaż Gawrońska cały czas przy piłce w polu karnym. Pakulska z dystansu. I mieliśmy doskonałą okazję w 54 minucie na podwyższenie stanu rywalizacji. I z kontrą zawodniczki AZS-u. Przedostała się tam gręca z numerem 8 Dominika Dereń. Jest już w polu karnym. Ale bez faulu. Czysto Sałata, która w tej chwili niecelne podanie skierowała do Krystyny Sikory. I gdzieś w okolicy pola karnego kolejną akcję rozpoczną zawodniczki gości. Trzeba opanować spokój. Pakulska. Krótko z Zając, znowu Pakulska. Olejniczak. Sałata. Wychodzą powoli ze swoją akcją Koninianki. Po raz kolejny przy piłce Pakulska. Na lewej stronie do aktywnej Zając. Myślała w tej chwili Gawrońska, że stoi na spalonym, nie ruszyła do piłki, a to był błąd. I już wysoko pressingiem starają się nękać zawodniczki z Konina. Olejniczak do Pakulskiej. Dobry zamysł, ale wykonanie gorsze. Przejęły rywalki. Mesjasz do Pluty. Ta cały czas przy piłce. Prawa strona boiska. No,
tutaj fatalna decyzja grającej z numerem 18 Julity Głąb. Nie była atakowana. Chciała z pierwszej piłki odegrać piłkę do koleżanki. Na szczęście dla Konienianek nic z tej akcji nie wyszło. Aszkiewicz do Mesjasz. Piłka nieco przyblokowana, ale utrzymały się przy piłce zawodniczki z Dolnego Śląska. Na krótko po raz kolejny błąd Julity Głąb. I za autu grę rozpoczną Konienianki. Próba dalekiej piłki do Balcerzak, która w tej chwili faulowała Jagodę Szewczuk. Mesjasz krótko, ale gęsto tam przed polem karnym Medyka Konin i z kontrą wychodzą zawodniczki gospodarzy. Strata w tej chwili, Pluta przejęła tą piłkę, rozpędza się Kowalczyk. Ale po raz kolejny brakuje ostatniego podania. Nie mogą znaleźć recepty na świetnie dzisiaj funkcjonujący zespół Medyka Konin, zawodniczki AZS-u. Na moim stoperze 57 minuta. Na tablicy wyników 3-0 w meczu 25 kolejki Ekstraligi Kobiet. Medyk Konin prowadzi przed własną publicznością 3-0 po bramkach w 4 minucie Gawrońskiej, w 27 Chudzik i w 34 po raz kolejny Gawrońskiej. A tymczasem Aszkiełowicz rozpędza się lewą stroną w pole karne płasko. Nie było faulu. Gramy dalej i tylko z autu swoją akcję będą kontynuować zawodniczki z Wałbrzycha. Szewczuk, Rozmus, podłącza się Pluta, strzał z dystansu, dobra decyzja, ale strzał daleki od ideału i od własnej bramki rozpocznie golkiper gospodarzy Monika Sowalska. W następnej kolejce zespół gospodarzy zmierzy się z UKS, SMS Łódź, AZS, PWSZ, a Wałbrzych podejmie u siebie MKS Olimpia. Prawą stroną goście. Panowały to wszystko zawodniczki Medyka. Nieporozumienie teraz. Strata, Pluta do Kowalczyk. Kolejny aut dla zespołu gości. Krótko rozegrany. I faul w środkowej strefie boiska dla zawodniczek z Wałbrzycha. Katarzyna Rozmus będzie próbowała dośrodkować piłkę w pole karne. Jednoosobowy mur. Dośrodkowanie w pole karne. No i niewiele brakowało. Monika Sowalska wyciąga, aby piłkę z siatki. Po tym strzale główką Małgorzaty Mesjasz.
Szczęśliwie jednak piłka ominęła lewy słupek bramki Moniki Sowalskiej, chociaż w drugiej części to jakby zawodniczki z Wałbrzycha pokazują lepszy futbol. Utrzymała się przy piłce, strzał jednak w sam środek bramki, dokładnie w miejsce, gdzie stała Monika Sowalska, bez problemów ten strzał z 61 minuty obroniła. Pakulska, krótko z Łasicką, Sikora, driblingiem chciała się przedrzeć prawą flanką, nie udała się ta sztuka, ale świetny pressing w tej chwili w wykonaniu zawodniczek Medyka i brakuje tego otwierającego podania. Coraz więcej miejsca zrobiło nam się na boisku. Zawodniczki Medyka muszą bronić. Dobry strzał z dystansu grający z numerem 97 Julii Kowalczyk. Nie zorientowały się zawodniczki gospodarzy w tej akcji. Dużo miejsca dały rywalkom. Wyraźnie chcą tutaj zmienić stan rywalizacji zawodniczki z Wałbrzycha. Dobrze byłoby tutaj zachować czyste konto. Mesjasz. Rozmus. Ale świetnie przejęła to Pakulska. Dobrze otworzyła drogę do bramki. Annie Gawrońskiej rozpędza się lewą stroną boiska. Wpada w pole karne. Dośrodkowanie zbyt głęboko. Była tam Weronika Klimek, która przerwała tą akcję. Szkoda. Z dobrym zwodem popisała się grająca z 20 Jagoda Szewczuk. Minęła naszą zawodniczkę. I to rywalki przy piłce. Lewą stroną boiska próbuje przedrzeć się Julita Głąb, ale jej zagrania w dniu dzisiejszym pozostawiają wiele do życzenia. Na szczęście dla Koninianek. Piłka do Krystyny Sikory, jednak bardzo niecelna i osamotniona w pressingu. Anna Gawrońska krzyczy do swoich koleżanek, żeby pomogły, żeby podeszły wyżej, żeby zagęściły środek boiska. W tej chwili niepilnowana na lewej flance Jagoda Szewczuk, to ona zdecydowała się na strzał. Poprzeczka, dobra decyzja w 63 minucie. Bliska zdobycia bramki Jagoda Szewczuk. To już trzecia lub czwarta groźna sytuacja w wykonaniu zawodniczek gości. Mieliśmy świetną paradę Moniki Sowalskiej, strzał w poprzeczkę. W jednej akcji piłka minimalnie minęła słupek bramki Medyka Konin. I nijak ma się ta druga część widowiska do pierwszej połowy, w którym świetnie zorganizowana drużyna Medyka dyktowała warunki tego spotkania. W tej chwili mocno zepchnięte do defensywy. Muszą uspokoić grę. Trener Roman Jaszczak nieustannie przy linii bocznej boiska podpowiada swoim podopiecznym. Nie podoba mu się taki obrót sprawy. Po raz kolejny blisko pola karnego zawodniczki AZS-u. Leży tam na boisku Julita Głąb. Podnosi się w tej chwili. Musiała cierpieć w poprzednim starciu. Cały czas rywalki przy piłce. Zagranie do Kędzierskiej w narożniku boiska. Ale ta piłka zagrywana w pole karne była bardzo łatwa i bez najmniejszych problemów Monika Sobalska. Dalekie wybicie. Łasicka niepotrzebnie górą.
do sikory, piłkę trzeba grać po ziemi, wrócić do tego, co grały dziewczyny w pierwszej części spotkania. Wyglądało o wiele lepiej. No i przede wszystkim przynosiło to efekt w postaci zdobywanych bramek, które padały w czwartej, w 27 i w 34 minucie. Jak na razie w drugiej połowie lepiej gra AZS, a teraz świetną akcję przeprowadziły zawodniczki Medyka i z najbliższej odległości piłkę nad poprzeczką posyłała Patrycja Balcerzak, która już wyraźnie opadła z sił. Nie prezentuje się tak dobrze jak w pierwszej części spotkania. I wybijają zawodniczki AZS-u kilka strąceń głową. Ostatecznie to one przy piłce się utrzymały. Dereń w środku pola ze spokojem do Rozmus. Małgorzata Mesjasz. No ale to zagranie do Pluty nieudane i grę z autu rozpoczną zawodniczki Medyka, Konin, Zając. Brak komunikacji, nie powiedziały koleżanki Anny Gawrońskiej, że rywalka się zbliża, powalczyła tą piłkę, jednak po serii podań w jedną i w drugą stronę grę po raz kolejny z autu wznowią zawodniczki z Konina. Nie udało się to wybicie z autu. Kolejne przejęcie przez AZS, ale w tej chwili faulowana Natalia Pakulska. I to Medyk rozpocznie kolejną akcję. Sałata. Na pewno będzie chciała dalekim wybiciem. Ucierpiała w tej akcji Natalia Chudzik. Potrzebna interwencja sztabu medycznego. Dość mocno cierpiała w tym starciu grająca z ósemką Natalia Chudzik. Na stadionie miejskim imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w meczu 25. kolejki Ekstraligi Kobiet między zespołami Medyka Konin i PWSZ Wałbrzych. Na tablicy wyników 3-0 dla gospodarzy. Po świetnej grze w pierwszej połowie tempo w drugiej części nieco siadło. On powiedziałbym nawet ze wskazaniem na AZS PWSZ Wałbrzych. Rywalki mogły tutaj doprowadzić do zmiany stanu rywalizacji. Świetnej okazji na przykład Jagoda Szewczuk strzeliła w poprzeczkę. Medyku, kochany, na gola czekamy! Piłkę fair play odda kapitan Anna Gawrońska. Natalia Chudzik poza linią boczną boiska. Ale chyba wszystko będzie w porządku. Będzie mogła kontynuować grę. A tymczasem rywalki. Pluta utrzymały tą piłkę w boisku zawodniczki z Wałbrzycha, ale
Nie zorientowała się Kowalczyk w tej całej sytuacji. Zając z autu do Gawrońskiej. Dobra piłka na lewą stronę do Natalii Chudzik. Okolice pola karnego. Dostaje tą piłkę Gawrońska. Obrót. Nie wiem, czy chciała strzelać, czy dośrodkowywać Anna Gawrońska. No, ostatecznie piłkę straciły zawodniczki z Konina. 70 minut meczu za nami. Na tablicy wyników 3-0. I swoją akcję rozpoczynają zawodniczki z Wałbrzycha. Ale dobre przyjęcie w tej chwili Balcerzak. Odgrywa na lewą stronę do Gawrońskiej, która po raz kolejny na pozycji spalonej. Muszą poprawić się w tym aspekcie zawodniczki Medyka. Chcemy tutaj jeszcze oglądać bramki w tym spotkaniu. Będziemy mieli zmianę w zespole gości. Gotowa już do gry jest Olena Klepacka, a tymczasem Natalia Sikora. Krystyna Sikora, przepraszam, prawą stroną. Zablokowana przed linią końcową boiska. I straciły tą piłkę zawodniczki Medyka. Brakuje pressingu z pierwszej połowy. Teraz dobrze zagrała Dominika Dereń, która przedziera się tam kolejne metry, ale czyści to wszystko Zając, która dobrą piłką do Gawrońskiej otwiera jej drogę do bramki. Sytuacja sam na sam. Gawrońska za długo czekała na raty i w 72 minucie Anna Gawrońska kompletuje hat-tricka. Po świetnej akcji dobre podanie Nicole Zając. Załamane rywalki 4-0 na tablicy wyników. 72 minuta meczu. Anna Gawrońska podwyższa stan rywalizacji. A tymczasem będziemy mieli zmianę w zespole gości. Julia Kowalczyk opuszcza boisko z numerem 97, a z 15 zastępuje ją Olena Klepacka. AZS. Aszkiełowicz. Nie przedarły się przez szczelną linię defensywną i rozpoczynają swoją akcję zawodniczki Medyka. Dobra piłka do Gawrońskiej, która nie wiem dlaczego nie walczyła do samego końca, nie było spalonego. Przynajmniej nie był sygnalizowany przez panią Karolinę Skalską. I ze spokojem Sałata pokazała ogromne doświadczenie, nie dała się nabrać pod presją. Czy stać będzie zespół rywalek na strzelenie choćby honorowej bramki? Zobaczymy. A tymczasem faulowana w środku pola Łasicka. Już rozpoczęły medyczki. Pakulska. Gawrońska. Do Zając lewą stroną. Czy opanuje? Doszło do tej piłki. Będziemy mieli rzut rożny.
Po jednej zmianie jak na razie przeprowadzili trenerzy obu drużyn. A za chwilę na boisku dośrodkowanie w pole karne. Sikora po raz kolejny w pole karne. To dośrodkowanie nie wyszło. Balcerzak. Nie opanowały tą sytuację zawodniczki AZS-u, ale wysoki pressing. Olejniczak na wolne pole do Sikory. Prawą stroną nabiera prędkości Sikora. Teraz nieco zwolniła. Nie ma dośrodkowania dopiero teraz. Żadnej z koleżanek tam akurat nie było. I wychodzą z kontrą zawodniczki gości. Ale jakoś nie kwapią się, by przyspieszyć. Chociaż szczęśliwie wymieniają kilka podań. Ale zdążyły się przegrupować w formacjach zawodniczki aktualnych mistrzyń Polski. Gawrońska już w tej chwili wiedziała, że jest na pozycji spalonej i już nie biegła do tej piłki. I defensorki drużyny z Wałbrzycha między sobą. Strata. A teraz błąd zawodniczek medyka. Będzie szansa. Szewczuk. Ale dobrze to wszystko odczytały zawodniczki medyka. Konin idą z kontrą. W tej chwili prawą stroną. Sikora nieco zwolniła do środka. Do Łasickiej. Ta do Gawrońskiej na prawą stronę. Odegranie do Sikory. Dośrodkowanie. Płasko. Błąd. Nieporozumienie z zawodniczek AZS-u i po raz kolejny będzie okazja. Balcerzak. Nie mogą wyjść z tej opresji zawodniczki z Wałbrzycha. Trzeba tutaj zakończyć tą akcję celnym strzałem. Pokusić się o zdobycie piątej bramki. Świetnie Olejniczak powalczyła o tą piłkę. Łasicka. Nieporozumienie. I piłka w posiadaniu zespołu gości. Dalekie wybicie do Szewczuk. Ona przy piłce. I na szczęście nie połapały się w tej całej sytuacji koleżanki. Ambitnie walczyła Klaudia Łasicka, która w tej chwili zagrywa po raz kolejny do Gawrońskiej. Na spalonym kapitan konińskiej drużyny musi się bardziej skupić, pomimo tego, że strzeliła dzisiaj w tym spotkaniu hat-tricka, jednak wielokrotnie łapana na offside'zie. I będziemy mieli zmianę w drużynie gospodarzy i gości. Boisko w drużynie AZS-u opuszcza Katarzyna Rozmus, a zamienia ją Karolina Jędras. A w zespole gospodarzy boisko opuszcza Klaudia Łasicka. Na boisku zameldowała się już z numerem 14 Karolina Majda. Dobry mecz Klaudii Łasickiej, bardzo widoczna dzisiaj. Ambitnie walczyła w środku pola. No i AZS w tej chwili. Pierwszy kontakt z piłką Karoliny Majdy, która w
faulowana była w tej sytuacji i od stałego fragmentu gry rozpoczną zawodniczki Medyka Konin. 10 minut pozostało do zakończenia regulaminowego czasu gry w spotkaniu 25. kolejki Ekstraligi Kobiet. Nie ma niespodzianki w Koninie na tablicy wyników 4-0. Po hat-tricku Gawrońskiej jedną bramkę z karnego dorzuciła w 27. minucie Natalia Chudzik. Praktycznie przez cały czas, z wyjątkiem pierwszych minut drugiej połowy, mecz rozgrywany pod dyktando Koninianek. Olejniczak do Sławczewej, ta do Sałaty. Z zaufaniem do bramkarki Moniki Sowalskiej. No i lewą flanką w tej chwili rozpędzają się medyczki. I ta piłka niecelna, ale powalczyła Balcerzak. W tej chwili znowu kolejny odbiór Zając. Ale tylko na chwilę. No muszą wyżej pressingiem podejść dziewczyny z Konina. Tak jak to miało miejsce w pierwszej części spotkania. Teraz na wolne pole do Szewczuk. Jędras. Gradecka do Klepackiej. Rozpędza się prawą stroną AZS. 3-4. Będzie szansa na strzał. Nie udało się zakończyć tej akcji. To nie koniec akcji. Piłka w polu karnym, ale czyści to wszystko Sławczewa. Nie opanowała Gawrońska w środku pola. Ale ambitnie pressingiem postraszyła defensorki drużyny gości. Kędzierska do Klimek. Ta źle wybija. Opanowała to wszystko Karolina Majda. A tylko na chwilę. Szewczuk zagrywa do grającej z numerem 18 Julity Głąb. Ta wywracała się w polu karnym, chcąc wymusić rzut karny, ale w dzisiejszym meczu absolutnie nic jej nie wychodzi. I bez zmian na tablicy wyników Zając do Gawrońskiej. Nie chciała ryzykować się Karolina Gradecka, wybiła piłkę na aut. A tymczasem będziemy mieli kolejne zmiany. Jagoda Szewczuk opuszcza boisko w zespole gości. Z 19 na boisku zameldowała się Marcjanna Zawadzka. Schodzi w drużynie gospodarzy Nikol Zając. A na miejscu, a w jej miejsce Weronika Halińska. Mecz absolutnie pod kontrolą, pod dyktando Medyka Konin. 4-0. 85. minuta spotkania na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie. Kapitan Karolina Gawrońska skompletowała hat-tricka w tym spotkaniu. Dobre przerzucenie do Aszkiełowicz.
Jędras, ale ucierpiała w tym zwarciu zawodniczka Medyka Konin. Jest to Krystyna Sikora. Będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego. I fair play w tej chwili. Patrycja Balcerzak oddaje piłkę po tym zagraniu. No i Gawrońska. Czy będzie czwarta bramka? Zagrywała do Balcerzak. Ale przyjęły zawodniczki z Wałbrzycha. Chociaż zupełnie nie mają dzisiaj pomysłu na grę. Końcówka spotkania podłamane wynikiem meczu. Przypomnę, na tablicy wyników 4-0. W tej chwili przy piłce Mariana Zawadzka, strzał z dystansu, ale Slawczewa jest dzisiaj nie do przejścia. Pakulska w środku pola. Natalia Chudzik do Gawrońskiej. Lewa strona boiska, już w okolice pola karnego. Dośrodkowanie. Jednak nie było tam żadnej z koleżanek i trzeba wracać, bo z kontrą ruszają zawodniczki AZS PWSZ. Kontrataki zespołu gości dzisiaj wyprowadzane są w żółwim tempie. Za każdym razem praktycznie zawodniczki z Konina zdążą się przegrupować w formacjach. Chociaż miały swoje szanse zawodniczki AZS-u PWSZ na początku drugiej części boiska. Między innymi strzał w słupek w 66 minucie. I lewą stroną AZS. Aszkiełowicz do Jędras. Dobry powrót Balcerzak. Majda z Pakulską, która nie opanowała piłki. No i z autu grę rozpoczną zawodniczki Medyka Konin. 89 minuta. Pełna kontrola meczu. 4-0. Szkoda, że takim wynikiem nie zakończył się mecz z Górnikiem Łęczna. I spokojnie tą piłkę złapała Monika Sowalska, która dalekim wyrzutem uruchomiła Pakulską. To niestety jednak źle zagrała tą piłkę, zbyt daleko. Walczy Majda. Utrzymały się przy piłce medyczki. Balcerzak do Chudzik i spokojnie, powolutku. Nie forsują już tempa Koninianki. Olejniczak do Slawczewej. Ta do Sałaty. I dopiero teraz pressingiem ruszają zawodniczki gości, a tymczasem na lewej stronie już rozpędza się Medyk, chociaż to podanie do Majdy było niedokładne. Pluta. Ale straciły tą piłkę
zawodniczki z Dolnego Śląska. Spokojnie Sowalska do Pakulskiej. Na prawej stronie niepilnowana Krystyna Sikora, do niej piłka. Dzisiaj niespecjalnie weszła w mecz. W tej chwili Olejniczak dobrze podłączyła się pod tą akcję. Narożnik pola karnego, dośrodkowanie. Będzie 5-0. Piłka nad poprzeczką. I od własnej bramki rozpoczną zawodniczki AZS PWSZ Wałbrzych. Być może jeszcze pokuszą się o strzelanie honorowej bramki zawodniczki gości. Doliczony czas gry na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie w meczu Medyka z AZS-em PWSZ. Dośrodkowanie. Bardzo długo ta piłka leciała. Strzał co prawda oddany, ale bez problemu golkiper gospodarzy. Medyk Konin absolutnie zdominował to spotkanie. Wygrywa zasłużenie 4-0 po hat-tricku Gawrońskiej i bramce zdobytej z rzutu karnego przez Natalię Chudzik. Przejęła Mesjasz. No i za tu grę rozpoczną zawodniczki z Wałbrzycha. Ucierpiała tam nieco w poprzedniej akcji. Olena Klepacka. Ale już wszystko w porządku, można kontynuować to spotkanie. Mesjasz. Nie przedarły się jednak zawodniczki AZS-u przez szczelną linię defensywną, chociaż tu cały czas one przy piłce. Aszkiełowicz, prostopadłe zagranie do napastnika, ale to była ostatnia akcja spotkania 25. kolejki Ekstraligi Kobiet na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie. Miejscowy Medyk pokonał przed własną publicznością 4-0 AZS PWSZ Wałbrzych. Bramki w tym spotkaniu w trzeciej minucie zdobyła Gawrońska, w 27. podwyższyła Chudzik, a w 34. i w 72. Gawrońska dołożyła kolejne dwa trafienia, kompletując hat-tricka. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w ramach 26. kolejki Ekstraligi Kobiet. Medyk podejmie u siebie SMS Łódź. Dziś wygrały zasłużenie, zdominowały to spotkanie kompletne, kompletnie bez argumentów zawodniczki gości. A jeżeli chcesz, aby Twoje reklamy były wyświetlane na meczach Medyka Konin, zachęcam do kontaktu pod numerem telefonu 790-222-777. A dla Państwa ten mecz na żywo na kanale Medyk Konin TV komentował dla Państwa Jędrzej Burek. Dziękuję za uwagę.